Siemanko mordeczki, witam was w kolejnym Tomoden vlogu. Proszę bardzo, do Los Santos zawitał śnieg i cały świąteczny content. Ja jestem tutaj w moim najnowszym swetrze, którego kupiłem w Actionie wczoraj. Jest na mnie trochę za mały, trochę mi się tutaj opina na biodrach, ale jeszcze go ściągam, a pod spodem bardzo fajną mam koszulkę. Proszę bardzo. Zaraz pokażę w pełnej okazałości. Też niestety za mała, ale też próbuję rozciągać. Bum. Proszę bardzo. Mary Force be with you. I proszę bardzo. Jest Vader. Jest krążownik. Jest śnieg. Imperium. AT-AT, Stormtrooper, tutaj jeszcze Gwiazda Śmierci, Boba Fett i jeszcze jedna śnieżynka. No widzicie, bardzo się opina, ale może się uda jakoś rozciągnąć. Mam na to sposób. A plan na dzisiaj jest taki. Iść do Lumpeksów, iść do Rossmana, iść do Stokrotki, a później wypić kawusie w Primaverze. Bum! No i mordeczki, jestem już tutaj na dzielni. Tutaj na skwerze się jeszcze jakoś śnieg trzyma, ale w całych Starachowicach praktycznie jest odwilż. No i cóż, bardzo ciężko się idzie, jak po piachu, jak na plaży. Jak nie musicie, nie wyłaźcie. Proste. Ja idę teraz do Lumpeksu Tobi. Mam nadzieję, że się nie spóźniłem. Chociaż, kurde, wisi czerwona kartka, więc możliwe, że w ogóle jest zamknięte. Zaraz sprawdzimy. Proszę bardzo. W dniach od 21 grudnia do 27 sklep będzie nieczynny. Jak widzicie, pocałowałem klamkę. O, ale widzę tutaj, że nadal mają franców. Więc jak lubicie, to jakieś odcinki są. Bang. Proszę bardzo, tutaj już mamy choinkę oczywiście na rondzie. Ale, o, zobaczcie, jaka warstwa lodu. No, są roztopy. Tyle błota pośniegowego. Źle się je trochę idzie, ale idzie iść trochę jednak. No i mordeczki, jestem pod Lumpeksem Batpol. Patrzcie, tutaj jest bardzo fajny sweterek damski i bardzo fajny też szalik świąteczny. Wbijam, będzie na prezenty. Ta jest, nie zapominam o najbliższych. A jeszcze patrzcie na to, jaka fajna koszula. Kratę. Nie wiem, czy będzie widać. W razie czego pokażę, że tam jest w środku. Bum. O, nowy towar chyba mają. Elegancko. Mordeczki, proszę bardzo. Fajna czapeczka. Z pomponem. A tutaj w koszyku mam bardzo fajny taki damski szalik. Także będzie na prezent. No i co? Właściwie to dla babci chciałem dać. No bo babcia nie będzie tego oglądać, bo babcia jest analogowa, wiadomo. Ale patrzcie jeszcze na to. Bardzo fajna marynarka i taka bardziej casualowa koszula. Kurde, zaraz sprawdzę rozmiarówkę. A póki co czapka do koszyka. Bum. Fajne dropy. No i proszę bardzo, jeszcze kolejna czapka, bardzo fajna, taka uszaneczka, ale nie taka typowo sowietka, naprawdę fajnie wygląda, guziczki, naprawdę jest elegancka, szczerze mówiąc, taka sportowa elegancja, myślę, że mogę sobie kupić, chociaż trochę za duża jest, trzeba będzie oczywiście wyregulować, ale to za chwilę. Ok, właśnie sprawdziłem rozmiar tej marynarki.
To jest 50, także definitywnie nie na mnie. Ale zobaczcie, jeszcze jakieś właśnie takie buty są, skarpety takie prezentowe. Jest taki misio, jest torebka, nauszniki, czapka mikołajowa, nawet jakieś sneakersy są. Także, jak widzicie, dużo tego jest. A, no i fajny damski sweterek, szal, poducha, chociaż nie wiem, czy na sprzedaż, no ale trochę tego jest. A tutaj, proszę bardzo, mamy bardzo fajną marynarkę. Barutti, Mario Barutti, akurat tego projektanta nie znam, ale to jest wełniano-kaszmirowa, naprawdę bardzo ładna marynarka, wątpię, żeby była na mnie, ale zaraz sprawdzimy. Bom. I proszę bardzo, kolejna bardzo fajna marynarka, taka bardziej sportowa, niestety nie na mnie, jak akurat mierzyłem na 120 w pasie. Ja mam o wiele więcej. A tutaj, proszę bardzo, polóweczka Versace Classic, tyle że 2XL-ka. Nie będę jej kupował, bo wiem, że się w nią nie zmieszczę, ale zobaczcie, nawet jest taki pozłacany guzik. Jak chcecie, wpadajcie. Zresztą, o, tutaj macie, tu akurat jest stokrotka, tutaj jest lumpeks kolejny, tam pewnie też wbiję za chwileczkę. Bom. A tutaj, proszę bardzo, fajny drop S. Oliver, czyli chyba Sir Oliver, francuskie 4XL, czyli to będzie na mnie nawet trochę za duże. Ale biorę, fajna koszula, krótki rękaw, będzie po prostu na lato. Bum. A tu, proszę bardzo, mamy taką perełkę. Taka, może można powiedzieć, taka damska chusta, właściwie nie chusta, taki bardziej pled. Nie wiem nawet, jak to nazwać. Nie wiem, jak to w ogóle widać tutaj w słońcu. O, może tak będzie trochę lepiej widać, bo tutaj jeszcze jarzeniówki są, ale proszę bardzo, jest naprawdę bardzo fajne, być może to kupię dla babci. Mordeczki, jestem teraz tutaj w tym lumpeksie koło stokrotki, właściwie który pokazywałem wcześniej, emeczka Calvin Klein, gdzieś tu była jeszcze chyba Lacoste. O, jest. Tylko nie wiem, jaka to rozmiarówka. Tutaj na metce jest 7. Nie mam pojęcia, co to za rozmiarówka, ale patrzcie, nawet... O! Fajna kurtka skórzana, jak lubicie w skórze chodzić. 18 zł. Wbijajcie, póki jest. Nawet ściągacz jest. Elegancko, o! Jeszcze taka kurteczka z futrem, kurde, chyba naturalny, więc nie dla każdego. Ogólnie jest trochę tego, może nie bardzo dużo, ale no właśnie, jest Lacoste, także jak chcecie to kupić, wbijajcie, póki jest. Tutaj niedaleko stokrotki. Bom. No i mordeczki, zrobiłem akurat zakupy i w stokrotce, i w Rossmanie. No i oczywiście później wam pokażę hol zakupowy, ale patrzcie na to, no po prostu straszne roztopy, ciapa straszna, no nie idzie się, tylko się brnie, muszę cały czas uważać, jeszcze noga mnie boli, po prostu masakra, ale i tak idę na kapusie do Primavery, nawet szybkie espresso mnie zbawi, tak jest. No i mordeczki, proszę bardzo, jestem w Primaverze. Najpierw woda dla przepłukania, pokój smakowy. Tylko espresso zamówiłem, żeby się szybko doładować. I wracam do domu, bo noga mnie tak rozbolała, że po prostu
nie idzie chodzić. No. Jeszcze jaka piękna krema, zobaczcie. Idealnie. Idealmente. Pyszne. Pyszne tutaj mają kawę, naprawdę. Wolałem sobie strzelić małe espresso, a nie podwójne, no bo szczerze chcę później normalnie zasnąć. A teraz po prostu potrzebuję szybkiego kopa energetycznego, a właśnie espresso tutaj jest po prostu idealne na takie szybkie doładowanie. Także mordeczki, zaraz wracam na chatę i pokażę wam cały hol zakupów. Bom. No i mordeczki, ja już od kilku godzin w domu. Teraz sobie założyłem tutaj tą czapkę, którą kupiłem. Tak się prezentuje gazetka Lego Star Wars. Proszę bardzo, minifigurka z Palpatine'em, miecz świetlny i karta właśnie Yoda kontra Palpatine. Tutaj słoik płatków drożdżowych. To jest, będzie wermezan na kanale. Ale to muszę najpierw kupić, co? No, nerkowce albo migdały. Już teraz dałem babci ten oto szal. Babcia sobie sama wybrała, bo jest też drugi, ale to oczywiście później. Babunia, w twoje ręce. Nie będę pokazywał pierdolnika, bo tutaj jest największy. Raz, dwa, trzy. Pierdut. A ten sweterek kupiłem dla swojej bratanicy ciotecznej. No bo to po prostu córka mojego brata ciotecznego. A tutaj brodaty geek. I oglądam właśnie recenzję mikromyśliwca Boby Fetta. I wiecie co? Jeszcze jedno. Jeden z fanów do mnie napisał, żeby go pozdrowić. Witek, wielkie pozdro. Trzymaj się. I wy się mordeczki trzymajcie. Wielkie pozdro. Żółwik.